ale jakie pytania chcesz zadać? Nie wiem, czy to jest twoja data, ale jeżeli tak, to potrzebuję jeszcze godziny, jeszcze. Ja, ale teraz tak. Wiesz, to jest kosmugrant. I na ogół rzadko odpowiadam. Na temat jakiś konkretny, tak, odpowiadam na to pytanie. Ale tak nie, bo to jest, wiesz, zbyt potężne. Jeszcze jedna rzecz. Jeżeli bawimy się już w kosmogram, to jest kilkanaście godzin. Niektóre osoby już się przekonały, ile to u mnie trwa. A dlaczego? Dlatego, że trochę mam czasu. I jeżeli królewska wiedza jest dzisiaj prześladowana, to właśnie przez takich astrologów, którzy uważają, że nie mają czasu. Tylko chcą, jak to się mówi, zadośćuczynienia. Tutaj nie chodzi o to. Tutaj chodzi przede wszystkim o jedną rzecz. By być w pełni uczciwym z sobą. I ja z sobą i ty z sobą. Więc ja muszę tak przygotowywać ten kosmogram, żebyś ty uczciwie wiedziała, o co chodzi. Z sobą, czy nie ze mną, tylko z sobą. Czy na czym polega to coś, kim ty jesteś? To coś, które drugie coś, czyli ja, daje ci takie coś, co to coś odpowiada ci na wszystkie twoje pytania wewnętrzne czy zewnętrzne. No może to śmiesznie brzmi, że ja to nazwałem coś, ale jeżeli patrzymy w kosmogram, to tak jakbyśmy patrzyli w mikroskop. I mamy tam pewne robaki. I w zależności, czy to jest robak i do której grupy należy, to znaczy w jakim jest stanie używalności, jak daleko zaszedł w swojej pazerności, nazwijmy to, tak będzie uprzykrzał nam życie. Czyli toksyny będzie takie puszczał. Przypuśćmy, że to będzie Merkury. Więc będzie taki bardzo wścibski i natrętny. Ale może być jeszcze inna, na przykład struktura, bo koło niego może znaleźć się wielkie Słońce. I świat ten rozbudzi tak, że po prostu przejmie jakby formę. Jeszcze jak tam by się odnalazł jakiś Jowisz, to już naprawdę by była hierarchia zastąpionych, niezastąpionych w całej okazałości. Czy wielki, wielki smród niedojrzałości. Po prostu nozdrza pękają, a oczy się śmieją z głupoty, bo w tym momencie właściwie mikroskop jest niepotrzebny, tylko ma się kosmogram i odpowiada się z tych robalin. Tak jest. Po prostu wiesz, trochę smętne. Ale takie rzeczywiste. I to jest najgorsze, że w tym widać naprawdę sedno i w tym prawdę. Straszne. Do zobaczenia i zapraszam oczywiście na dalszy ciąg o astrologii, czyli o królewskiej wiedzy. Naprawdę. I nic więcej. Cześć.